Miedź remisuje bezbramkowo z Radomiakiem Radom na inaugurację rundy rewanżowej. Z nami jest Mateusz Abramowicz, golkiper legniczan. Mateusz, remis z Radomiakiem troszkę przypomina nam się początek poprzedniej rundy. No tak, tak, nie ma co ukrywać, ale no, ważą się losy nasze, więc dzisiaj liczyliśmy przede wszystkim na 3 punkty. No ale trzeba szanować też ten punkt. Radom to nie jest byle jaka drużyna, na pewno jeszcze pokaże w tym sezonie, że jest mocna i nie tylko będzie walczyć o środek tabeli. My, co do nas, ja przede wszystkim jestem zadowolony z naszej drużyny, bo cały mecz naprawdę kontrolowaliśmy, pomimo jakichś tam 2-3 sytuacji groźnych Radomiaka, ale generalnie mieliśmy mnóstwo sytuacji, gdzieś tam szkoda tych sytuacji właśnie Koldo obiety w słupek, gdzieś Kamila Zapolnika, gdzieś Zapoli mówił, że gdzieś skoczyłem w ostatnim momencie. Szkoda, ale myślę, że trzeba myśleć pozytywnie, co dalej. Okej, teraz czeka nas bardzo trudne wyzwanie, podwójne mecz z Lechem, ale tak powiedziałem, ja dzisiaj jestem dumny z drużyny, bo wszyscy razem dobrze broniliśmy i oby tak dalej. Jedno zawahanie naszej linii defensywy, 36 bodajże minuta po stałym fragmencie gry, ale później w końcówce meczu w doliczonym czasie możemy powiedzieć, że uratowałeś nasz zespół i uratowałeś ten jeden punkt w Legnicy. Zgadza się, tam była taka sytuacja, chyba rzut wolny, chciałem pomóc na przedpolu w pierwszej połowie, zawahałem się, ale no... czapki z głów dla Gulena, dla chłopaków z obrony. O tego są też, żeby mnie wyręczać, ja pomagam im. Okej, dziś też dołożyłem do drugiej połowy dzisiaj jakąś swoją cegiełkę. Ja o tego jestem, to jest monolit, nad tym pracujemy bardzo mocno, bardzo uważam, że poprawiliśmy grę defensywną, to trzeci mecz chyba na zero, więc no jestem zadowolony. Okej, z swojej dyspozycji również, ciężko pracowałem na jakimś przygotowawczym, cieszę się, że gdzieś mogłem się pomóc. W bratobójczym pojedynku braci Abramowiczów, można powiedzieć, zabitego nie ma, ale dwóch poturbowanych. No tak, zgadza się. No. Brat dzisiaj chyba za dużo też nie miał okazji, żeby pokazać swojego taki kunsz ofensywny, bo ma to. Uważam, że jest jednym z najlepszych obrońców lewych w Polsce. Ale daj Boże, że dzisiaj tak grali. My operowaliśmy się piłką, mieliśmy o wiele więcej posiadania piłki, sytuacji, więc... oby tak dalej. Wspominałeś już, że czeka nas dwumecz z Lechem Poznań. Poziom trudności wzrasta bardzo wysoko. No na pewno, no, to jest obecny mistrz Polski, tak? Więc no, generalnie no, czeka nas trudne wyzwanie. Ale czego mamy się bać? Jest nowy rok, nowy rozdział, wiemy o co walczymy. Drużyna jest mocniejsza, przyszło kilku bardzo dobrych zawodników, piłkarzy przede wszystkim, więc ta drużyna jest nasza mocna, bardzo w to wierzymy. W środę walczymy, nie odpuścimy i na pewno będziemy walczyć. Powodzenia. Super.